Troszkę spóźnieni, ale dotarliśmy na Grand Prix z Pomorza i ruszamy teraz w trasę. Są wodery, więc możemy ładować się wszędzie. Szymonowicze zrobiłem. Dobra, dostałem małą podwózkę od chłopaków z Toyotki. Zobaczymy, co się dzieje tutaj. Powiem wam, że poruszanie dzisiaj się po tym rajdzie jest trudne. Właśnie odkryłem, że tędy idzie jakiś rów. A ja chcę się tam dostać. Zobaczymy, może... Możesz tak głęboko nie puch. Trzeba się pierdzielić i to przez te... kolei. Nie jest najgorzej. Zrobiło się trochę ciepło, co? Trochę tak. Nie możesz się do haka dokopać? Dokopałem się. Może to takie... A słowo ponownie. Nie chcę być wredny, ale te trapy chyba są do zdoby. By spokojnie przejechali. No ale zobaczymy, co wymyślą. Albo to specjalnie może. Bo teraz jest łatwiej je zdjąć. Wracam honor, to jest sprytne po prostu.
Jak myślicie? Czekajcie, czy to by tak o? Czy mogę już powiedzieć, że morsowałem tej zimy? Czy jeszcze nie? Spróbujmy namówić tą witarkę, żeby wyjechali. Jest twardo, powinno się udać. Nie taka to straszna woda, jak się wydaje. Kusi mnie pójść tam, ale chyba nie są takie odważne. No nie ma po co za bardzo. O nie, jest tam pieczątka. Może im powiem. Tam macie dalej pieczątkę. Tutaj. Tam nie. Siemanko. Tam przyprawy są. Takie proste. Co? Tam poprawie chyba też są, nie? Było, no. Dlaczego odciążyliście samochód ochylną szybę? Bo nagle nam drzewo z tyłu wyrosło. O, to bardzo niekulturalne. Ja nie wiem, skąd ono się wzięło. Tak bywa. Jak wam idzie? Jak nam idzie? No. Bardzo zajebiście. Prawidłowo. Myślę, że nie obrazicie się, jak pochodzimy trochę za moją ulubioną załogą Kijanki. Polecam wam film z tamtego roku, z tego roku, ale z samego początku. Jak właśnie tą Kijanką startowali chłopaki na Straszynie. Sprawdźmy, czy nalała im się woda do środka. Uwaga, zaglądam przez wasz tylny wizjer. Dziękuję za udostępnienie tego miejsca. O. Nalewa się czy nie? Nie widzę. Znaczy z przodu mam pięty zamoczone. No, to tak jest ładne. Co? Kija jest bardzo szczelna, widzicie? Kolejny plus tego samochodu. A tam macie kolejną pieczątkę, tam o. Śmieszne jest to, że oni jeszcze nie wiedzą, że tam jest tak mniej więcej potok. Zaraz się dowiedzą. Tam. Tu. Aha, nie, dobra.
pięknie. Jeszcze tylko wyjść, nie wywracając się, i będzie sukces. Na koniec powiem wam jeszcze jedną rzecz odnośnie tego rajdu, a mianowicie wszystko, co zostanie z organizacji tego rajdu i z licytacji na jego koniec, trafi do dziadka. Dziadka na pewno wielu was zna z rajdów, nieraz was pewnie objechał dziadek. Dziadek niestety dostał udaru i jest potrzebna kosztowna rehabilitacja, żeby do nas wrócił w pełni sił i mógł z nami jeździć. Dlatego dziadku, wszystkiego najlepszego, zdrówka jak najwięcej dla ciebie. No i jeszcze masz tutaj życzenia od paru innych osób. Chciałbym złożyć najszczersze życzenia dla dziadka szybkiego powrotu do zdrowia oraz sukcesów w offroadzie. Dziadek, przyjedź do nas, zobacz jakie zajebiste błoto, a ty tam w domu leczysz jakieś wylewy, tam pierdu, dawaj.